pytanie, które określa tematykę mojego dzisiejszego wystąpienia, dotyczy istotnego aspektu tożsamości, a więc ono ma nie tylko konfesyjny wymiar. Dla wielu będzie to zapewne pytanie retoryczne, ale warto zastanowić się nad różnymi aspektami, które za tym pytaniem się kryją. Tak naprawdę jest to pytanie w gruncie rzeczy o górnośląską tożsamość, o tą, jaką ona jest, jakie są jej korzenie, no a być może także o to, czy ona w ogóle istnieje. Myślę, że podczas tych najbliższych 30 minut będziemy mieli okazję, by wspólnie zastanowić się nad tymi tak istotnymi także z dzisiejszego punktu widzenia problemami. Jak sugeruje to tytułowe pytanie, mój wywód będzie dotyczył wielu stuleci, ale rozpocząć wypada go cofając się o mniej więcej wiek do szczególnego momentu w górnośląskiej historii, kiedy to mieszkańcy tej ziemi mieli zadecydować o przyszłości własnej i swojego regionu. Momentu, w którym wobec zbliżającego się plebiscytu to pytanie o to, kim jest Górnoślązak, stało się pytaniem szczególnie palącym. I prezentuję tutaj odpowiedzi, których udzielali liczni zaangażowani w ówczesne procesy polityczne działacze, ludzie o niewątpliwie górnośląskiej tożsamości, no, którzy takiej autorefleksji dokonali na użytek tych zbliżających się dramatycznych politycznych rozstrzygnięć. Jak widać, obaj reprezentanci środowiska centrowego, a więc politycznego katolicyzmu, partii, która ostatecznie zaangażowała się w plebiscycie po stronie niemieckiej, choć skłaniała się ku wielu rozwiązaniom przyznającym zdecydowanie większą niż wcześniej podmiotowość Górnemu Śląskowi, postrzegali katolicyzm jako istotę górnośląskości. Zwłaszcza wypowiedź Benno Neilerta jest tutaj znacząca, bowiem w niej pojawia się coś takiego jak istota Górnoślązaka, której protestantyzm miałby być obcy. Zastanowimy się za chwilę nad tym, czy te wypowiedzi miały jakieś realne podstawy, w jakim stopniu odpowiadały one rzeczywistości, ale zanim to nastąpi, przyjrzyjmy się ewangelickiej riposcie. Dwóch pastorów związanych z Górnym Śląskiem w okresie międzywojennym postanowiło dać odpór tej takiej katolickiej ofensywie pamięci, wskazując na to, że protestantyzm tak naprawdę głęboko zakorzeniony jest w tradycji Górnego Śląska. Zabrski pastor Otto Hoffmann wskazywał na to, że reformacja odnosiła na Górnym Śląsku spektakularne sukcesy i ta odmienność wyznaniowa Górnego Śląska od Śląska Dolnego, który w owym czasie był w większości protestancki, nie była czymś odwiecznym, pierwotnym, ale czymś wtórnym. Konradin Szmula odwoływał się do swoich rodzinnych doświadczeń, wskazując na to, że jego przodkowie, niezmiennie obecni na Górnym Śląsku, pozostawali wierni wierze luterskiej, jak ją często na Górnym Śląsku nazywano. Czy ten pogląd był zasadny? Historyk sztuki, a tym przede wszystkim jestem, śledząc materialne ślady obecności różnych wyznań w przestrzeni górnośląskiej, z pewnością przychyli się, przynajmniej w jakimś stopniu, do opinii, które w dobie międzywojnia wyrazili obaj ewangeliccy duchowni. Faktycznie, w XVI wieku możemy mówić o triumfalnym pochodzie reformacji nie tylko przez Śląsk Dolny, ale także przez górnośląskie księstwa i państwa stanowe. Do dzisiaj możemy doświadczać wielu materialnych czy ściślej artystycznych świadectw tej protestanckiej ofensywy, która początkowo nie napotykała na katolicki odpór. Od Pszczyny po Szydłowiec Śląski, od Lasowic koło Olesna po południowe krańce księstwa cieszyńskiego znajdziemy świadectwa ewangelickiej obecności z XVI, początków XVII wieku. Do szczególnie efektownych należy z pewnością kościół w Szydłowcu Śląskim, niedaleko Niemodlina, gdzie baronowie von Pückler ufundowali świątynię ewangelicką,
która przeznaczona była także na miejsce rodzinnego pochówku. Posługuję się tutaj fotografią archiwalną, ale jeżeli spojrzymy dzisiaj na wnętrze tego kościoła, zachęcam wszystkich do wizyty, bo jest to miejsce niezwykłe, to dostrzeżemy tę samą charakterystyczną aranżację sprzętów, która definiuje nam wnętrze jako ewangelickie. Ta symetryczna aranżacja pojedynczego ołtarza, efektownej ambony i chrzcielnicy określana bywa mianem liturgicznego trójdźwięku świątyni luterańskiej. I ten trójdźwięk donośnie wybrzmiewał w znaczącej części Górnego Śląska aż do roku 1618, a więc do wybuchu wojny 30-letniej, która miała odmienić losy wyznaniowe całej krainy. Kolejna odsłona w dziejach górnośląskiego protestantyzmu miała nadejść wraz z aneksją większej części krainy przez Prusy. W międzyczasie jednak doszło do nierzadko brutalnej rekatolicyzacji tego obszaru. Splot wydarzeń historycznych, postanowienia pokoju westfalskiego przyczyniły się do tego, że tak naprawdę protestantyzm został wypchnięty na Górnym Śląsku poza margines życia publicznego. W niektórych jednak rejonach przetrwał w diasporze, przetrwał w ukryciu. Wraz z wkroczeniem na Górny Śląsk wojsk pruskich protestanci mogli wyjść ze swoich leśnych kościołów, z czasem mogli także zacząć wznosić miejsca, stałe miejsca, nierzadko efektowne miejsca ewangelickiego kultu. Ta fryderycjańska wolność zaowocowała budową dwóch obiektów, które do dzisiaj służą ewangelickim wspólnotom, a które znajdują się w różnych częściach Górnego Śląska. Po prawej stronie to skromny dom modlitwy, można powiedzieć, wzniesiony w piasku. To jest część gminy Woźniki w powiecie lublinieckim w 1760 roku. Na użytek osady, którą założył członek wspomnianej już rodziny baronów von Pückler w ramach tak zwanej kolonizacji fryderycjańskiej. Sprowadził na te wschodnie kresy Górnego Śląska w grupę osadników, która ze względu na swoje wyznanie wzniosła właśnie ewangelicki dom modlitwy. Po lewej stronie szczególnie efektowny przykład ewangelickiej architektury, efektowny nie tylko w skali Górnego Śląska, kościół Zofii w Pokoju, dzieło Georga Ludwiga Schirmeistera, który budował je w latach 60., 70. XVIII wieku. Cała osada powstała na granicy Górnego Śląska, tuż przy Stobrawie, która oddzielała Śląsk Górny od Dolnego za sprawą księcia Oleśnicko-Wirtemberskiego. Pokój był wspaniałym ośrodkiem kultury dworskiej, świątynia służąca ewangelikom przybrała wyrafinowane formy tak zwanego fryderycjańskiego rokoka. Ta fryderycjańska wolność przyniosła wspaniały rozkwit życia protestanckiego na Górnym Śląsku. Mieniło się ono wszystkimi barwami swojej różnorodności, bo obok wyznania ewangelicko-augsburskiego, obok tego głównego nurtu luterańskiego, pojawiają się także mniejsze wspólnoty ewangelickie. W Hołdunowie, dawnym Anhalcie, w dzisiejszej dzielnicy Lędzin, osiedlają się ewangelicy, którzy uchodzili przed represjami wyznaniowymi z Rzeczpospolitej, z KUS. To ewangelicy reformowani, a więc kalwiniści. W Pawłowiczkach powstaje osada w braci morawskich, którzy mieli swoje centrum w Hernhut. Braci morawskich, którzy zakładają osadę zwaną Gnadenfeld. A więc to spektrum wyznaniowe Górnego Śląska w drugiej połowie XVIII wieku staje się ponownie niezwykle, niezwykle szerokie. Żydowska obecność w regionie była mniej zauważalna, co wiązało się oczywiście z polityką Habsburgów wobec tej grupy religijnej. Niewielkie wspólnoty żydowskie jednak istniały przez cały XVII-XVIII wiek w poszczególnych częściach regionu.
takim ważnym miejscem w historii judaizmu w skali całego Świętego Cesarstwa Rzymskiego była Biała, nie ta krakowska, ale prudnicka. Tam już w 1562 wzmiankowano żydowską gminę. Ona została objęta szczególną ochroną przez cesarza Rudolfa II Habsburga na początku XVII wieku. No i rosła przez całe XVII, a nawet XVIII stulecie. W innym miejscem, w którym już w czasach habsburskich Żydzi zaznaczyli silnie swoją obecność, była Wielowieś w obecnym powiecie gliwickim, gdzie możemy do dzisiaj oglądać nie tylko żydowski cmentarz z najstarszą macewą pochodzącą z lat 20. XVIII wieku, ale także jedną z nielicznych ocalałych synagog, która nie pełni oczywiście już swojej pierwotnej funkcji. Ta synagoga powstała w latach 60. XVIII wieku, była fundowana po części przez emigrantów, którzy wywodzili się ze wspólnoty lokalnej, ale trafili aż do Londynu. Przed nocą kryształową, spodziewając się nadciągającej burzy, lokalna społeczność żydowska sprzedała ją katolickiemu współmieszkańcowi i to ochroniło ową synagogę przed spaleniem. No niestety w roku 1945 została ona znacjonalizowana jako mienie poniemieckie i służyła jako magazyn miejscowemu PGR-owi. No, oby dla tego budynku, który zachował częściowo swój pierwotny kształt, nadeszły lepsze czasy. Wróćmy jednak do owych czasów habsburskich i wczesnych czasów pruskich. Ta wspomniana przeze mnie synagoga w Wielowsi zastąpiła wcześniejszą drewnianą z drugiej połowy XVII wieku. Natomiast ta, którą Państwo widzą na zdjęciu, niestety nieistniejąca, rozebrana w 1911 roku, to synagoga w Cieszowej, w powiecie obecnym lublinieckim. Ona powstała w połowie XVIII wieku, a więc już pod pruskim panowaniem. No, w czasach, które obudziły wśród miejscowych Żydów nadzieję na większą swobodę, ponieważ tuż przed wybuchem wojen śląskich Karol VI Habsburg w 1738 roku wydał edykt nakazujący wygnanie wszystkich nieuprzywilejowanych Żydów z księstw śląskich. Te lepsze czasy rzeczywiście nadeszły, choć nie tak szybko, jak można się było tego spodziewać. 1812 rok to jest ważny moment, w którym ta dyskryminacja Żydów została ograniczona. Ostatecznie można mówić o jej końcu w latach 40. XIX wieku, zatem pod panowaniem pruskim. Żydzi już w dobie nowoczesnej stanowili istotny element społeczności miejskiej, ale na Górnym Śląsku ich liczba nigdy nie przekroczyła 2%. Zatem ta obecność nie była tak intensywna, tak silna jak w przypadku protestantów. Na podstawie tego, co zostało powiedziane, możemy ponownie zadać to tytułowe pytanie. Czy należy przyznać rację ewangelickim pastorom, którzy kwestionowali tę odwieczną katolickość Górnego Śląska? Z pewnością tak. Ale czy należy odmówić racji przedstawicielom środowiska katolickiego, którzy mówili o katolicyzmie jako istocie górnośląskości? Tu odpowiedź nie będzie tak jednoznaczna. Dlaczego? Ponieważ owi księża i działacze katoliccy nie mówili o Górnym Śląsku. Oni mówili o Górnoślązakach. Górnoślązacy jako ludzie o odrębnej tożsamości, jako pewna wspólnota o pewnej specyfice, o własnej pamięci, tak naprawdę pojawili się na arenie dziejowej znacznie później niż Górny Śląsk. Górny Śląsk to region, który zakorzeniony jest jeszcze w realiach średniowiecza, który u schyłku średniowiecza otrzymał swoją nazwę, który wkroczył w erę nowoczesną także z własnymi symbolami, ale można powiedzieć, że wkroczył w nią bez Górnoślązaków. Dlaczego? Bowiem mieszkańcy księstw górnośląskich identyfikowali się bądź ze Śląskiem jako całością, bądź z poszczególnymi księstwami, miastami czy państwami stanowymi. Górnośląska tożsamość w istocie w okresie przednowoczesnym nie zaistniała.
Kiedy zatem możemy mówić o Górnoślązakach jako o wspólnocie? Kto ich stworzył i w jakich okolicznościach? I tutaj dochodzimy do istotnego punktu, który pozwala nam nieco inaczej spojrzeć na tytułowe pytania, a przede wszystkim na cytowane przeze mnie wypowiedzi przedstawicieli katolickiego środowiska. Otóż wydaje się zasadną teza, iż górnośląską tożsamość stworzył już w dobie nowoczesnej Kościół rzymskokatolicki. W bardzo specyficznych okolicznościach. Kościół rzymskokatolicki przeżywał kryzys w dobie oświecenia, ale koniec pierwszej połowy XIX wieku to moment, kiedy odzyskiwał swoją dawną pozycję i społeczny autorytet, a przede wszystkim zdolność oddziaływania na społeczne masy. I tę zdolność wykorzystał, by mieszkańców Górnego Śląska przekształcić we wspólnotę obdarzoną odrębną tożsamością. Były to czasy bardzo dynamicznych przemian, także administracyjnych. W drugiej dekadzie XIX wieku ustanowiona została prowincja śląska ze stolicą we Wrocławiu, a w jej ramach rejencja opolska, którą zaczęto identyfikować z Górnym Śląskiem, mimo że nie obejmowała ona wszystkich ziem, które w okresie przednowoczesnym zaliczano do Śląska Górnego, bo część z nich pozostała przy Habsburgach, obejmowała natomiast również te obszary, które jeszcze w połowie XVIII wieku uchodziły za dolnośląskie, Nysę, Grodków czy Kluczbork. Więc można powiedzieć, że Górny Śląsk został terytorialnie zredefiniowany. Ale to nie tylko. Ten obszar i to okoliczność dla nas w tym kontekście niezwykle istotna, był zdominowany przez ludność wyznania rzymskokatolickiego. To efekt owej habsburskiej rekatolicyzacji, która przywróciła zdecydowaną przewagę katolików na owym obszarze. Co więcej, jeżeli spojrzymy na mapę wyznaniową Prus i Cesarstwa Niemieckiego, to dostrzeżemy, że Górny Śląsk czy rejencja opolska była takim izolowanym obszarem katolickim, izolowanym od innych ziem w Prus i Rzeszy o podobnym profilu konfesyjnym. To sprzyjało bez wątpienia wykorzystaniu katolicyzmu jako swego rodzaju spoiwa czy ideologii łączącej mieszkańców rejencji opolskiej. I Kościół rzymskokatolicki sprawnie wykorzystał tę szansę, tworząc pierwszą trwałą sieć społeczną, która obejmowała całe to terytorium. Sieć, która składała się z centrów pielgrzymkowych, z licznych stowarzyszeń katolickich. Sieć, która obejmowała zarówno ludność słowiańską, jak i germańskojęzyczną. A więc można powiedzieć, że Kościół zintegrował ludzi ponad owymi językowymi czy etnicznymi granicami. Mówię tutaj, że zintegrował, choć oczywiście w jakim stopniu ta tożsamość była wykluczająca, ponieważ poza nią znajdowali się wyznawcy czy to protestantyzmu, czy to religii mojżeszowej. Ale według spisu z 1910 roku w rejencji opolskiej niemal 91% mieszkańców wyznawało rzymski katolicyzm. Ta mobilizacja przybrała także swój polityczny wymiar. Kościół jednoczył ludzi w walce przeciwko tendencjom sekularyzacyjnym, które swoje apogeum osiągnęły w dobie Kulturkampf. Wtedy opór ludności górnośląskiej wyraził się w masowym poparciu dla partii Centrum, reprezentującej tak zwany polityczny katolicyzm. Partii, która miała również przyczynić się do ugruntowania tej ponadjęzykowej tożsamości o konfesyjnym wymiarze, która jednak identyfikowana była jako tożsamość górnośląska. Historyk sztuki z pewnością szczególną uwagę poświęci tym materialnym świadectwom owej tożsamości i materialnym instrumentom jej upowszechniania. Znakomitym przykładem jest tutaj
zespół klasztorny w Panewnikach, który ze względu na jego okazałość określam mianem franciszkańskiej katedry, to był pomnik, można powiedzieć, triumfu Kościoła katolickiego po okresie Kulturkampfu. Jedna z wielu budowli, bo kiedy zostały zniesione restrykcje dotyczące budownictwa kościelnego, no Górny Śląsk, można powiedzieć, że nastroszył się nowymi kościelnymi wieżami. I to jedno z najbardziej spektakularnych przedsięwzięć. Szczególnie charakterystyczny jest pomnik, który Państwo widzą po prawej stronie, pomnik świętej Jadwigi Śląskiej, patronki całego Śląska. On został opatrzony inskrypcjami w trzech językach, zawierającymi prośbę o wstawiennictwo śląskiej księżnej, po łacinie, po polsku i po niemiecku. Język sakralny Kościoła rzymskokatolickiego jako ten zwornik dominujący idiom i dwa idiomy wernakularne, dwa języki, które także miały miejsce w Kościele rzymskokatolickim w regionie. To doskonały wyraz tej tożsamościowej polityki, która prowadzona była wówczas przez Kościół rzymskokatolicki w regionie. Inny przykład, znakomity kościół w Nowym Bytomiu, kościół świętego Pawła, gdzie zarówno na sprzętach wewnątrz, jak i na elewacjach umieszczono inskrypcje. I znowu nad wszystkim góruje łacina, ale pod nią pojawiają się polski i niemiecki. No tu wybór cytatu nieprzypadkowy. Imię Pańskie wysokie nad wszystkie narody. Jak podkreślali działacze partii Centrum, z którą sympatyzowała zdecydowana większość górnośląskiego duchowieństwa, katolicyzm, lojalność także wobec państwa i wobec wspólnoty definiowanej jako wspólnota terytorialna są ważniejsze niż narodowość. Narodowość rozumiana przede wszystkim jako wyrażająca się w języku. Jaka była postawa owych wykluczanych mniejszości ewangelików, Żydów? To jak możemy wywnioskować z tej riposty dwóch pastorów, którą cytowałem na początku, dla ewangelików górnośląskość także stanowiła atrakcyjny punkt odniesienia. Ale definiowali oni swoją górnośląskość zapewne inaczej. Ich hierarchia, jeśli chodzi o lojalności, była inna. To wyraziło się w postawie ewangelików po I wojnie światowej, kiedy padały propozycje bądź nawet utworzenia niepodległego państwa górnośląskiego, bądź wyłączenia Górnego Śląska z Prus. To były pomysły zyskujące popularność w środowisku katolickim. Ewangelicy posuwali się nawet do oskarżania ich zwolenników o narodową zdradę. A więc z pewnością ta tożsamość niemiecka w owym środowisku była zakorzeniona silniej, a przynajmniej w tej hierarchii wartości zajmowała wyższą pozycję. Jednak ta integrująca większą część mieszkańców Górnego Śląska funkcja katolicyzmu nie trwała długo. Po I wojnie światowej możemy zaobserwować już wyraźne pęknięcie. Po polskiej stronie granicy we wnętrzach kościelnych coraz częściej pojawiają się narodowe akcenty, jak choćby w tym obrazie wykonanym na zlecenie księdza Szramka do kościoła mariackiego w Katowicach. Możemy wyobrazić sobie, że niemiecka część wspólnoty parafialnej i także ci, którzy byli indyferentni narodowo, nie przyjmowali ze zrozumieniem tego typu innowacji wcześniej w górnośląskiej sztuce sakralnej motywów narodowych, bowiem nie używano. A więc katolicy dzielą się wzdłuż tej osi narodowej i katolicyzm górnośląski, można powiedzieć, że rozpada się na różne obozy, w których różnie definiowana jest relacja między katolicyzmem a nacjonalizmem. I to jest tradycja, która w zasadzie trwa do dzisiaj. No i teraz przechodzę już do tego, co może być morałem całej historii, mianowicie do refleksji nad górnośląską tożsamością i znaczeniem tradycji różnych wyznań i religii. Tutaj przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na to, że dziedzictwo to nie jest po prostu zasób przyszłości. Dziedzictwo to jest wykorzystanie zasobu przeszłości dla współczesnych celów, dla budowania wspólnoty, choć nie tylko, także dla celów ekonomicznych. Są różne modele zarządzania dziedzictwem.
I takim modelem, który zaproponowany został przez jednego z klasyków nauki o dziedzictwie, Gregoriego Ashworta, jest model salaterki, w którym poszczególne składniki zachowują swój charakter, ale no, wszystkie składają się na smak całej potrawy. I w jakim stopniu taka polityka pamięci bywa realizowana w naszym regionie? W 2017 roku obchodziliśmy 500-lecie reformacji. Województwo śląskie jako pierwsze ogłosiło w związku z tym rok reformacji i te obchody pozostawiły swój trwały materialny ślad. W Skansenie w Chorzowie zrekonstruowano ewangelicką kaplicę przeniesioną z Bytomia Bobrka, która podobnie jak znajdujący się w tym samym muzeum kościół rzymskokatolicki służy celom liturgicznym. A więc w ten sposób dowartościowano tę tradycję ewangelicką, która w historii Górnego Śląska no, zajmuje przecież poczesne miejsce. I odpowiednik związany z tradycją żydowską. Dom Pamięci Żydów Górnośląskich we wspaniałym domu przedpogrzebowym projektu Maxa Fleischera, wiedeńskiego architekta w Gliwicach. Tam pielęgnowana jest pamięć o tej wspólnocie, która została w sposób brutalny wyeliminowana z życia Górnego Śląska, no ale w jakim stopniu także niestety z pamięci Górnoślązaków. Zatem jaka jest konkluzja? Może taka, że iluzje mają wielką moc. To, jak pamiętamy, ma nie mniejsze znaczenie dla naszego tu i teraz od tego, jak było. Ta moc może być destrukcyjna, ale może być i twórcza i poznajemy ją po owocach, a więc po jakości naszego wspólnotowego życia. Dziękuję bardzo za uwagę.